Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Age of Mythology Retold. Jakimś cudem ostatnia misja poszła nie najgorzej. Mam nadzieję, że to zadziała. Przekonani, że mury trojańskie nigdy nie upadną, bohaterowie planują użyć konia trojańskiego w ostatecznej próbie inwazji na miasto. To będzie fajne. Może jakaś fajna kastenka będzie z tego powodu. Ja już tu się przygotowuję. Palec na przycisku. I znikam. Nie było mnie tu nigdy. Cursed Troy and those who dwell within her walls. They torched our food stores and tents, even most of the ships. We'll be lucky to even escape here now. Escape? We just broke down one of the gates. We should be pressing our attack, not talking of escape. The Trojans aren't going to wait for that. Surely they will attack again at any moment. Not if they think we've left. Poseidon is the lord of horses. In Atlantis, a defeated general surrenders his horse when beaten. A horse? Yes, a great wooden horse. I don't understand. Will it fight? Co tam facepalma zrobił? We can have this done quickly and we don't have to rebuild any of the siege. Arkontos, I will need your help. Okej. Jestem. Dobra. Znowu Lutelek robił te miniaturki i znowu nie ustawił sobie lepszego interfejsu. Ślepy jest, musi mieć lepsze rzeczy. Zbierz 1000 sztuk drewna, by zbudować konia trojańskiego. Dobre, damy radę. Leje. Nie wiem, idźcie tutaj, tak bardziej. Moja armia, wy też jesteście armią, możecie tam podbić. No dobra, no to porobimy sobie troszeczkę. Przynajmniej mogę tu miniatury robić, to mnie jedyne co cieszy. No dobra, 1000 sztuk drewna. To może być ciekawa misja, ale zobaczymy. Ogólnie mogę się tutaj normalnie rozwijać? Chyba mogę się normalnie rozwijać. Tu jest złocisze. Chętnie przygarniemy złocisze. No tu mamy oczywiście kuski. A i to już są ulepszone miniatury. Ja tutaj mam. Nie, to chyba od mikrofonu, co? A to od mikrofonu, dobra. Nieważne, nie było tematu, dobra. Złoto zbierane. Drugi minotur się zrobił. Tylko co z wami zrobić? Bulu. Może rybcie. W sumie. O nie, tu zaraz będą statkami pewnie przypływać. Nie proś, no. Ile można się prosić? My tam możemy coś pokombinować. Dobra. Nie wiem, kto tu będzie atakował, z której strony i dlaczego. To jest tak, Tekton. Ja porobiłem stateczki, a nie wiadomo, czy będą rybcie. To może być większy problem. Ty nam zbuduj tutaj domek. Ej, co tam jest, to nie wiem, ale... Uciekaj! Dasz radę? Nie dasz rady. Ty też raczej nie dasz rady. A Hydro bij. No to się zaczęło, dobra, to kawaleria tutaj przybyła. Nie wiem, trudno, leczenie użyjmy. Dobra, skupcie się tu. Dobra. No, to byli zwiadowcy, okej, dobra. Dobra. Znaczy dupa, porobił Lutelek coś, to nie jest potrzebne, bo tu rybek w ogóle nie ma, chyba że jakimś cudem gdzieś daleko są. A to zmarnowane surowce się okazuje się. Nie, tu są rybki, dobra. A tu pewnie jestem ślepy i gdzieś są, a ja nie widzę. Tu są rybki. Prostaku, ty jeden. Tu są rybki, ślepaku. Ale tu nie ma. No dobra, buduj mi to. To szczerze musi być znowu w kawalerii, znaczy w coś, co bije kawalerię. A tego tu możemy? Chyba nie możemy. To tyle, jeśli chodzi o rybki. Bo nie widziałem innych. No tu nie możemy. Jak jeden już gdzieś pójdzie, to dupsko. No to tutaj pójdź, może coś znajdziesz. Dobra, wy już zrobiliście, to idźcie na złoto. Ty możesz iść z nimi na złoto. Nie, ty nie możesz iść z nimi na złoto. Dobra. Tutaj koszarki. Szczerze, idź kolego, odkryj nam troszkę mapę. Cóż to jest? A, to są jakieś ruinki. Chodź, przyjacielu mój. O,
Orfani. Tutaj fajne rzeczy znaleźliśmy. O. Znaczy sobie poradzę. Chociaż te miniatury to jednak miniatury, nie? Tu sobie tam zbieram, a wszystko w kupie. Uciekajcie. Idź tutaj. Dobra, miniatury to jednak miniatury, naprawdę. Ej, ale bijecie go, czy nie chcecie? Nie! O, to niedobrze. Kurde, 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 łapcie tego tu. Znaczy no... No wy tego łapcie. Prostak ma, nie ma, nieważne. Bijcie, bijcie. Dobra, reszta nie. Błagam. Błagam. Błagam, jeden cios. O Jezus Maria, dobra. Chodźcie tu. Proszę się wrócić, nos mnie swędzi. Czyli będę kłamał, czy co tam? No musimy... To trzeba robić, bo to jest dobre na konnice przeciwników. Tych tu trzeba porobić. Dobra, no to tyle wiemy. Tyle wiemy, że nic nie wiemy ostatecznie. Może być ciężko. F8 już się nauczyliśmy, że to jest zapisywanie. To zróbmy to zapisywanie. A, jeden kolega tu został. Ma rybki, dobra. Jak ma rybki, to najważniejsze. Tam się robi, jest jakiś, sam jakiś wolny chłop. A, wy tam, zapomniałem o was. Zbierać drewno. Dobra. Ty idź na złoto. Dobra, tych będziemy robili. Teraz przyjdą pewnie z jakimś innym chłopskiem. I tyle z tego będzie. Tu możemy zrobić wytrzymałość jednostek, zwiększyć to bardzo chętnie. Dobra, chodź. Zbuduj domek gdziekolwiek. No tu mamy zwierzątka. Szczerze powiem tak. Idź tutaj, musimy bardziej to odkryć. No tutaj już trochę wiemy. Tam jakieś wieżyczki mają i inne głupoty. A, chyba widzimy, kiedy on się pojawia, chociaż nie, to nie jest takie, że widzimy teraz, co tam jest, nie? Dobra, jeszcze jednego chłopka, znalazłeś coś? O kurde, do tyłu. Wulome, wulome. Bijemy tych tutaj. Chodźcie tutaj też. Dobra. Uważaj. Bijemy. Leje czy nie leje, to nie jest istotne w tym momencie. Ważne, że bijemy. Lejemy. Nie! Cholera jasna, musimy mieć kawalerię. Dobra. Błagam, zabijcie go. Zabij go. Dobra. To chodźcie, to tak rozumiem, teraz będą z drugiej strony bardziej. No sytuacja nieciekawa, bo szczerze wam powiem... Dobra, potrzebujemy rynek. Postawmy go tutaj na przykład. Szczerze wam powiem, potrzebujemy więcej też tutaj czegoś, co będzie mordowało przeciwko innej kawalerii. No to to się przyda też. Zdecydowanie. No nie wiem, ja obstawiam, że to będą tak na zmianę atakować. Ja zaraz zdobędę te 1000 drewna tak mimowolnie, mimo że w ogóle tym się totalnie się tym nie zajmuję, nie? Jakie 1000 drewna, panie, z czym do ludzi, nie? A postaw tutaj domek. Pan wulome. Nie wiem, co się będzie działo. A może jakbyśmy to zrobili, to nam zaliczy od razu? W sumie nie wiem. Ale pomóż. Dobra. Możecie tu zrobić ten magazyn jeszcze. No w sumie, bo wy daleko macie, powinniśmy więcej portów porobić, albo ulepszyć jeszcze to. Szybciej zbierają ryby, to by się przydało akurat. Wybierzecie drewno? Nie. Wybierzecie jedzenie. No te kuski już są praktycznie prawie do zaciupania. No tutaj więcej widzimy niż z tamtej strony, to na pewno. No podbiegnij tam. Ostatecznie mógłbym kupić, nie? W ogóle tutaj leży jakiś minotur zabity. A oszukali mnie, a ja nie mam wieżyczek. Idź tam. Idźcie tu. Dobra, wy tu bić, a wy już się tutaj, wiecie, zbierajcie.
żeby bardziej tych pobić, żeby nie pozwolić im uciec. A, oni mogą chyba do góry też biec. A, to świnie. Dobra, nie wiem, co ja chciałem z tobą zrobić, mówiąc całkiem szczerze. Idźcie na wszyscy na... Wy idźcie na złoto. Dobra. Postęp budowania konia trojańskiego. Zbuduj konia trojańskiego. A, tutaj! Dobra. Budujemy. F8. No dobra. To może być dość intrygujące. Tak bym to określił. Nie wiem, czy trzeba go jakoś bronić. Mogą go rozwalić? Myślicie? Pewnie mogą, co? Proszę. Więcej ludzi tam wysyłać. Żałuję, że tutaj nikt mi nie siedzi ostatecznie. Dobra, olej temat. Idź się modlić. Musimy więcej chłopów porobić. To jest chyba tutaj największa rzecz. Idź się modlić. Dobra, powoli budują. Jedną osobę możemy zabrać, niech też pomoże w budowaniu. Możemy porobić jakichś bohaterów dodatkowych, dobra. No i te kuski już praktycznie są do zjedzenia. Ty, panie bohaterzu. Malesta, a ty jesteś wolny. Dobra, idź tu, bo w sumie tyle widzimy. Nie ma tragedii, jeśli chodzi o to, co widzimy, nie? Proszę się. Proszę się. Chcemy, a nie wiem, zrób tam zbrojownię. O kurde, atak. A ty co, lutelku, dalej nie zrobiłeś wieżyczki? Więc cię czopki nie mają gdzie schować. Chować się. No i tutaj było schowania. Tutaj bijemy. Szybko, tutaj bić. Żeby nam nie pouciekali. Cholera jasna, trochę to niedobrze wygląda. No, bijcie tego. Atakują mnie. Ale już nie chcę w ogóle z tamtej strony, nie? Tak mnie zbejtowali i kurczę dupa. Dobra, wy idźcie na złoto jeszcze raz. Wszyscy tam. No teraz to już muszą zaatakować z tamtej strony. Pomóżcie tu w budowaniu. No muszą, no. No nie uwierzę, że nie zrobią tego. Nie uwierzę, kurde. A wy? Nie możecie tam podbić? Nie możecie. Co się stało, Hydro? Czemu ty tam nie możesz iść? A, bo oni chcieli się tam pewnie zgrupować jakby, nie? Dobra, pomóżcie tutaj w budowaniu. Bo to jednak troszkę zajmuje. Cyk, cyk, cyk. Dobra, ci się robią, ty idź tam. No muszą w końcu z tej strony zaatakować, no. Dobra, ulepszyć jakiekolwiek można dać. Czyli nikt cię o to nie obrazi. Idź tutaj, pomóż jeszcze. Rozumiem, że trzeba będzie pewnie go dostarczyć, a oni będą nas atakować. Więc no tak czy siak jakąś sensowną armię trzeba mieć. I to pewnie też do obrony. No, zróbmy jeszcze jakiegoś minotura. Prostak ma? Prostak. On zawsze coś ma. Może tak surowce w niewielkiej ilości tu nam istnieją. No ja pierdziule, ale mnie oni oszukują ciągle. No ciągle mnie oszukują. Wbijcie tam. Idźcie się modlić. Ale tych mi nie bić. No ma czy nie ma. Dobra, wy uciekajcie. Wy tam ich otoczcie. Wulome. Bo nie możemy im pozwolić uciec. Bijcie go. Cholera. Dobra. Będzie dupa. A, zapiszę to, ale będzie dupa. Raczej nie damy rady. No zmarnowane punkty. No i teraz jak powiem dobrze, to zostanę tu, to zostanę zaatakowany z tamtej strony. Ale mnie wkurzają. Proszę się, metale. Nie proś więcej. Ale ładnie tu się robi, kolega. Przyda na miniaturkę zdecydowanie. Dobra, to tam w dupiu. Więcej chłopców poróbmy.
Bo co tu potrzeba? 250-150. Okej. Okay. Przydaliby się w końcu ci, co nam te kuski tutaj pomordują. Powiem ci... Nie no, idź tutaj. To bijmy chociaż do tych 2000. A to, co nas atakuje, to mordować jesteśmy w stanie. To na pewno. Pomóż tutaj. No ja obstawiam, że raczej będziemy atakowani, musimy tym podjechać, dopiero jak podjedziemy w konkretne miejsce, to powiedzą, o dobrze. A, tutaj jest relikwia, panie Lutelku, którego pan w ogóle nie widzisz. Kawaleria ma większe punkty wytrzymałości. Proszę się, Tekton. Może się przydać. Weź to. Fajnie, że zwracasz uwagę na takie rzeczy, Lutelku. Bardzo, bardzo, bardzo. Tu jakiś kolega siedzi w krzakach. Co za chłopak. Dobra, ty się idź tam modlić. Tu mamy domek, tu możesz jeszcze jeden wcisnąć na przykład. I już atakują, i już atakują. Bądź w sumie bardziej teraz z tej strony, tutaj bijcie. Teraz punkcików nie będzie na dobre rzeczy. Bijcie tutaj. Pozwólcie im uciec, no tam trochę nam pomordują. Kolegę zabić, dobra, tego tu zabić. Dobra, 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 dobra. Nikt nie ucieknie. No dobrze. Będą atakować tylko z tej strony. Patrzcie, jak teraz zrobią to z innej, nie? Cholery. A, idźcie się modlić. Dobra. Idźcie tutaj. No prawie jest zbudowany, już tam więcej chłopków nie będę dosyłał, myślę. Zrób się bohaterzu. No też nie mam jakiejś dużej armii, ale ciągle na co innego hajsy wydajemy. Ja bohaterzu, poszamy cię tutaj. No prawie zrobione, dawać. Dawać, dawać, nie przestawać. Stać nas na minotury, nie stać nas na minotury, no. A, fajny Lutelku, że zabrałeś tamtych frajerów. No i tu siedzą i sobie coś robią ciągle. To tyle? Poszukali? Poszukali! Ja myślałem, że będziemy coś robić jeszcze. Jaka krótka taka scena. Agamemnon, take the boats and men and sail just out of sight. Arkantos, Ajax and I will man the horse. When night falls, sail back. We'll have the gate open for you. I am glad you schemed for me, Odysseus. I will return at nightfall. To będzie jako osobna misja, czy jeszcze tym? Nie, nie róbcie tylko skaradankowe jakieś z dubska. If we destroy the gate, our troops can rush in. No dobra. Przekradnij swoich bohaterów przez stroje w kierunku bramy trojańskiej i znajdź sposób na jej zniszczenie. To ja sobie zapiszę. Leży. Leży, leży. No dobra, brama trojańska. Macie tu coś nowego z racji... Chyba nie. A, mamy skarby, dostajemy ciągle surowce. Okej. Okay. Ciekawe po co. Czy możemy zostać odkryci? Nic tu nie jest napisane. Wait here for the guards to pass. We would do best to avoid fighting them now. To co mam? Gro, mogę je ruszać kamerą? Ale oni tu idą do mnie. W RTS-ach jest ten problem, że ciężko cię określić, kiedy już jednostka wroga stwierdzi, że cię widzi, nie? Tak. No można się w takie rzeczy bawić, ale to jest bardziej upierdliwe. Ale aczkolwiek jest to intrygujące na pewno. Na pewno intrygujące. Nie wiem, gdzie mam iść. Dalej prosto w dół? Co? To? No to jest chłop do bicia. Okay. Dzień dobry. No dobra. Dodatkowe. Użyj wież oblężniczych Helopolis, aby zniszczyć bramę trojańską. Helopolis. Zapisywanko. Leje. Leje.
leje nas. Więc no, to jest ciekawe, że w takim RTS-ie coś takiego można zrobić, ale zazwyczaj RTS-y nie mają mechanik do tego odpowiednich. O mój Boże. Dzień dobry. Z wami nie chcę się rozmawiać. A gdzie jest pan Kolos? Ja go nie widzę. Dobra, widzę go tam. Co my strzeliliśmy? Powaliło was? Który strzelił i w co? A ty stój, głupia wieżo. Ty, ten Kolos jednak nie rusza dupy już nigdy więcej? Nie. Etimo estulo nie. Pani esto, malis esto. Pani. Why are those helipoles out of storage? They are controlled by the enemy. Stop them. Dupa, 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 dupa. Dobra, zniszczyć. Rozwalamy. Pomogę. To się uda się. A dostaje się osiągnięcie, jak bez tego się to zrobi? To było fajne w sumie, nie? Agamemnon has returned with his army. Quickly, rush through the gate and take down. Ale ciemno jak się oddali, a pierdziule, nic nie widać. Dobra, pokonaj Troję. A, okej. Idź tutaj. A, użyjmy sobie tego już w tym momencie. Teraz powie, że za szybko zużyłem. Ale oj tam. A, czy to jest wszystko, co mamy? Mam katapulty. To mi się podoba. Co mamy zrobić? Trzy fortece w murach. Raz, dwa i trzy. Tutaj bijemy. Rozwalamy, bijemy, mordujemy. Jeszcze poczekajmy może. I z leczeniem, i ze wszystkim właściwie poczekajmy. Chodźcie, katapulty. Dobra, wbijmy tutaj. Wbijcie to. Dobra, leczymy. Nikt moich katapult nie atakuje, mam nadzieję. Bijemy, rozwalamy. Super. Tutaj rozwalone. Nie, tam są te chimerki. Nie, mantykory, przepraszam. Mordować. Dobra, mordować. Dobra, mordować. Prostagma, prostagma. Dobra. Dobra, do tyłu, nie wiem, zużyję se raz to. No ja myślałem, że potężniejszy. No dobra, to tam wywala jednostkę. Hej, moje też! To jest jak umiejka z tego, z Bosia. Dobra, to rozwalamy. Leje, leje czy nie leje? A tamci dalej podkulują, biedni. Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, co tu się dzieje. Bo mnie tu biją. Jakby ktoś mógł pomóc, to w ogóle byłoby fajnie. Bijemy, bijemy. Dobra. Ale tego nie musimy. Mamy rozwalić teraz tylko to. Tam była dość duża armia. Zapisywanko i lecimy na rozwalanko. A później tam idziemy, czy to już, już koniec będzie? Finito. Dziwny zabieg, że jak oddalicie na maksa kamerę, to jest ciemniej niż jak przybliżycie, ale okej. Okay. Prosecco. Prostagma. Prosecco? Oni Prosecco chcą pić? Ojeju, tu są hydry. Dobra, macie... Albo nie, poczekam może. Walnę se hydrę piorunem. Mordować te hydry. Dobra, czekaj tam. Zróbmy łubu dubu, twoja stara prezes klubu. Daje się okaże, że będzie jeszcze jakiś atak wielki, na który trzeba było to tak naprawdę sobie zachować. Oj, tego kolosa uruchomiliśmy.
Let's find Helen. O, rozwaliłem to. Taki nie był plan, ale okej. Okay. Skoro tym rozwaliłem, to okej. Okay. No to cóż, tam się biją jeszcze. Ale zrobione to jest najistotniejsze. Czy będzie jakaś cutscenka tu jeszcze z nami? Albo bez nas? Tak. Du-dum. Hello? Where to now, Arkantos? Back to Atlantis. This was a welcome break from chasing pirates, but I need to return home. Well, pirates or not, you need to get your boats repaired. You don't think they can make it to Atlantis? No. There's a port not far from here, Iolcos. I'm sailing there. I can show you the way and get someone to work on your ships. Nawet zabawny żarcik, nie powiem, że nie. Nawet. And he strides among the treetops, and is taller than the trees, and his voice through all the garden is thunder, said the ring. What is it, Kemsit? Camus has returned, sir. He lost the trident. He says the Atlantean was headed for Troy. The battle there will not last much longer once he joins the Greeks. The siege at Troy is already over. Zeus could still interfere. Do you question me, Kemsit? No, everything is exactly as you said it would be. The fortress, the tunnel, Troy. Giants and the genii, multiplex of wing and eye, whose strong obedience broke the sky. Send Camus. I want to speak with him. Yes, general. General. Ile tu plot twistów. No w końcu. Dobrze. Na dzisiaj to oczywiście tyle, więc jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Cóż, trzymajcie się.